Dzień dobry, wieczór. Z tej strony podobnie Starki. I dziś widzimy się w grze Risk of Rain 2. Gramy solo, to wcale nie tak, że jest ze mną siostra, nie jest skądże znowu. Nie, to nie jest kompletnie siostra, to jest jakiś człowiek z kosmosu. A i tak, dziś kontynuujemy naszą przeprawę przez ryzykowanie w deszcz podwójnie. Normalny, bez artefaktów, jeszcze. I tak, ja biorę Artificer z nowym alternatywnym atakiem, który odblokowałem przypadkowo męcząc się z Daily Challenge'em, którego wykonałem w końcu. Nadal jest jeszcze ten sam, wredny. To jest tygodniowy. A, tygodniowy. I właśnie powiem szczerze, że to jest najgorsze. Kiedy wypłacicie ten odcinek, mnie już ponad 2 tygodnie od momentu, kiedy to zrobiłem. Pewnie, więc ciężko będzie mi, po prostu ciężko będzie może zrozumieć, o który chodzi. A z drugiej strony nie mogę opublikować odcinka, bo... z niego, bo wtedy wszyscy będą mieli takie, kurczę, czemu pokazujesz to teraz, a nie wcześniej, przydałoby nam się ta porada. Więc dlatego też wybaczcie, ale tego challenge'a nie zobaczycie. A teraz tak, sam Artificer, nowy atak to po prostu takie... Paczaj, bez podpalania. Nie to. Paczaj, no. Paczaj. No i idź. A druga zdolność, którą nową mam, też odblokowałem, pamiętam jakoś, to taki idź w kosmosa. I gram tym głównie dlatego, że właśnie chcemy z siostrą szukać sekretów, a Artificer z tą umiejętnością jest najlepsza do podróżowania na dowolne wysokości, jakie istnieją. Czyli ja zbieram dzisiaj wszystkie jumpy, tak? Tak, bo ja mogę się, co prawda wolniej, ale dostać gdziekolwiek, jeśli to jest na wysokość. Okej. I nie ukrywam, dodatkowe skoki mi też by się przydały, ale no bez nich sobie poradzę. Bo jak widzisz, mogę zrobić po prostu hit w kosmosa, lewitować, czekać 8 sekund, aż mi się to odnowi i znowu hit w kosmosa jeszcze wyżej. Więc tak, będzie dobrze. Pod tym względem i tak. Co jeszcze mogę dodać? Odnaleźliśmy, czy w sumie ja odnalazłem, jedną rzecz na pustyni, która na pustyni. Jest pewnie sekretem. Tak, drzwi. Były widoczne też cały czas. Tu ja biorę. A co chcesz? Lunar poda, chcesz? Broszka. A, broszkę, nie, dobra. Broszka nie. Ty bierz, pamiętaj, że ja mogę próbować uciekać od większości wrogów przez właśnie to, co robię teraz. No zobacz, siostra, no zobacz sobie. O, jesteś w kosmosie. A, i w ten sposób łatwo mogę śmierdziucha też zauważyć. Moja małżonka w rypygu. A tak, tak. Ale to w ogóle ciekawa sprawa. Mogę opowiedzieć tą historię, czy nie? Tak! Nie będę może podawał ty imion bezpośrednio wszystkich postaci czy graczy, żeby nie urazić kogoś, kto ewentualnie jest otrzyzna. Ten... W sensie... Będę podawał pseudonimowo. A więc tak. W jednym z pierwszych RPGów, to był już D&D, 5. edycja, w którym siostra grała. Była to chyba jej pierwsza taka pełnoprawna kampania, która nie rozpadła się po pierwszej sesji. Grała ona pijanym drakonem, który był zaręczony z elfią łowczynią. I ciekawym trafem zdarzyło się tak, a nie inaczej, że nie wiadomo czemu, ale jego kochana, małżonka wyleciała w kosmosa gdzieś, nie wiadomo gdzie, znaczy mówiąc wyparo znikła. Nikt nie wie gdzie jest, co się stało. Shooting tak. Stars. Tak, no i właśnie siostra stwierdziła, że jakoś to było w wymiarze jakimś takim, powiedzmy, półwymiarze na przestrzeni astralnej, to, że ona po prostu wyleciała na przestrzeni astralną, czyli w kosmosa. Totalnie. I tak. Nie od oltara chcesz? Nie, pokazuję tylko, że znalazłem go w takim ciekawym miejscu. Ja ty przy tym, przy już trzeci dron, którego nie, znalazłam. Ja tu przy tym rodzicielu sobie po prostu chodzę i próbuję unikać ogników, bo te ogniki to jest jedyne, co może mi tak łatwo unicestwić po prostu. Na razie w powietrzu. A wiesz dlaczego, siostra? Chcę to wykupić. To małe. Ciężko je trafić. Wiem. Golemy niby też mogą, bo one mają swoje promienie. Tylko golema mogę łatwo itnąć z prawego przycisku myszki i go ogłuszyć. Chcesz jakiś equipment? A, można w sumie. O, ty Luna sobie coin. Możesz wykupić. Ja mam 4. A ja mam 10, ale wiesz, że to ja jestem ten, który wydaje najczęściej na konkretne lokacje i tak dalej, więc... Więc tak, po ja prostu... Ja one-shotuję wrogów przy pomocy tego prawego przycisku. Okej. Chyba jest już spokojnie, nie widzę niczego szczególnego. Przy czym nie odkryliśmy żadnego sekretu jeszcze na tej planszy. Odkryliśmy jedynie tą tabliczkę. A tabliczka nie była na tej planszy. A, są dwie odmienne plansze. Bardzo podobnie wyglądają, ale są to różne. Stun grenade? Okay. Nie, equipment barrel. Dobra, już idę po niego. Ja mogę też otworzyć jak ktoś. Nie, ja mogę, i tak nie widzę żadnych skrzynek za bardzo. Pan tatusiek zaczął grać na gitarze, więc musimy być ostrożni, żeby mikrofony tego nie wychwyciły. Chociaż tak, jako że siostra teraz korzysta... Nie, spokojnie. Ty teraz korzystasz z mojego Yeti, a ponieważ moje Yeti... Tak, niebieskie Yeti, a moje niebieskie Yeti jest ustawione mniej więcej tak, że nie wychwytuje wszystkiego totalnie.
Tylko pralkę. Ej, to wychwytałek jest rozkręcony. O, tak, 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 tak. Jak to działa? A, patrz, tworzysz takie, w wybranym miejscu taką czarną dziurę, przyciąga to wszystkich wrogów. A, to jest fajne, ja to miałam. I tak, jak to przyciągnę, potem robię po prostu ładowaną dwójkę i rzeź! Jest kolejny dron, chcesz ty wykupić, czy ja mogę? Możesz ty. Tylko mam rdzewiaka, nie wiem, czy się chwaliłem. Widziałam. Dobra, no. Idziemy do śmierdziela. Mhm, tylko jeszcze tutaj skrzynkę otworzę i generator osłon. Mam bardzo mało życia, więc pozwól, że go wezmę. Bo jeśli jest dużo tych ogników, to ja będę szybko ginął przez nie, bo nie umiem w nie trafiać. Nawet moimi obszarówkami, bo podkreślmy, takie to są obszarówki. I właśnie mogę wam jeszcze tak zdradzić, że przez tą postać naszła mi ochotę na grę naprawdę artificerem w D&D. Poczekaj, drugi equipment. Już jak na standard D&D. Przy czym gram w jednej kampanii obecnie i wiem, że tam postaci za szybko się nie zmienię. Ja biorę, czy chcesz zmienić? Bierz, spokojnie. A nie, ty masz dobry bardzo. Masz tak, dla wiesz, siebie. Wiesz, ta postać nie zmienię, dlatego to, że chcę mi się grać artificerem, nie jest niestety zrealizowane. Czego się, że mam tylko jedną kampanię, na której jestem graczem, a... No. Naprawdę. A ja nie poprowadzę. Nie chcę tu złego słowa powiedzieć o grupie, bo grupa jest naprawdę przyjemna zazwyczaj. Mówię zazwyczaj, bo mamy lepszy i gorszy moment jak każda z grup. Ale ilość, powiedzmy, dostępu do magii rezurekcji, którą tam mamy, moim zdaniem jest aż za duża przez to... Magii rezurekcji? Ożywiania. A. Za dużo po prostu opcji. Za łatwo mamy z ożywianiem. To wiem. Zbyt wszystko jest po prostu zrobione tak, że... Powiem szczerze, jeśli chcesz, jeśli chciałoby się nawet uśmiercić postać, żeby zmienić inną, nie ma szans, bo grupa cię ożywi. I nie to, żebym chciał uśmiercić mojego gościa, którym tam gram, bo uwielbiam tę postać, ale no... Po prostu taka informacja, żeby to było, a czemu nie zrezygnuję... Widzę, biorę, spokojnie. A jeśli ktoś powie, czemu właśnie nie zmienię, to... Dlatego, że nie zginie, a nie będę przekładał go na emeryturę przez to, że wątek główny jest mocno związany z nami. I z to tym, co się wydarzyło wcześniej. Ale tak. To się jakoś leczy. Nie, to jest regeneracja. To jest przedmiot regeneracyjny. I jeszcze ukulele jest. A bierz sobie, ukulele spokojnie. Bardzo ja bym proponowała chyba tobie bardziej ukulele. A ja mówię o regeneracyjnym. Aha. Bo ukulele to ci nie oddam. Ja go potrzebuję, żeby mieć jakiekolwiek damage bić większą grupą ogników. Następne ukulele możesz wziąć, żeby każdy z nas miał chociaż po jednym. Ale tak. Wiesz, że jakby mi się ukulele... Mi się ukulele jakoś bardzo nie przyda. Przyda się, ona jest dobra dla każdej postaci. W ogóle wiesz, co zauważyłam? Że z bossów zawsze wypadają zielone. Ja wiem, że nie bardzo prawda, szybko, ale żółte. Ale wiesz, o co mi chodzi. Nie no, może jest jakaś nikła szansa na czerwone, ja tam w sumie nie wiem. Dobra, aktywuję portola. Kurczę, mógłbyś sobie nit altara wziąć, żeby na pewno trafić na pustynię. No, nie pomyślałeś? Nie pomyślaliśmy. Ty nie pomyślałeś. Aha. A cóż. Dobra, w takim wypadku po prostu... Musimy to idę przejść na trzeciej... I na trzeciej planszy szukać. Jest słup. Sekretu. Okej. Okay. Jest słup, a na nim nit altar. Tylko... Pytanie brzmi, czy mamy cokolwiek takiego specyficznego, co byśmy chcieli na jakiejś specyficznej planszy numer 3 zrobić. Na trzeciej nie. Jest jedna rzecz, ale to już nie zdążymy. Nie wydaje. Jest jedna, którą nie zdążymy, siostra. Musimy speedrunować, jeśli chcemy. Hopofeter, mogę. Czyli nie tym razem, bo tu już mam 8 minutę, więc zanim tam dotrzemy, to zanim teleporter, nie ma szans. Dobra, widzę. Peter. Naprawdę, kolejny, bierz już sobie tego. Link drona? A, dobra, zaraz wezmę tylko... Trzeci był. Dobra, tylko tutaj ten, na razie pokonam właśnie golema, którego widzę. Będę szybsza. Ja mówię o tamtym golemie. Też będę szybsza. Nie udało ci się. Okej, okay. I co miałem zrobić, bo już nie pamiętam? Naprawdę? A, tak, healing drone. Przy okazji zaznaczyłem ci nożyka, którego warto, żebyś wzięła. I tutaj ten dron, tak, tutaj. Marków. Co? A nie, dobra, masz atak, który teraz nie podpala. Aha. Dokładnie.
W ogóle skąd ja mam Deathmark? Masz Deathmark? Nie, to tak, nawet nie wiem skąd. Ale tak czy jak bierz to, bo moje ataki są zbyt rzadkie, żeby dobrze z tego korzystać. To jest jedna rzecz, a druga. No, ja polegam tutaj bardziej na tym, żeby naładować swoje, powiedzmy, prawy przycisk myszy i nim rzucić, niż na zwykłych atakach, które są tylko dodatkiem, więc zmarnowałoby się to u mnie. Ty kupujesz czy ja tego healinga? No, nie mogę go wykupić, bo mnie nie stać. Są dwa obok ciebie, swoją drogą. Zaraz wykupię, tylko no, muszę zarobić jeszcze te kilka monet. Dobra, to ja w międzyczasie to będę otwierać. Dobra. Tak, nie wiemy, czy tutaj w sumie, może znaczy ja nie wiem, czy ta plansza nie skrywa, czy jakichś innych sekretów, niż to, co ostatnio znaleźliśmy. Ale póki co zakładamy, że nie. Więc jeśli ktoś tu jeszcze jest, możecie dać znaka, że tak, jeszcze możecie czegoś poszukać. Ale proszę, nie mówcie co. Nie dawajcie znać czego albo gdzie. Tylko czy możecie, czy na danej planszy jeszcze coś jest, jeśli już coś tam znaleźliśmy, oczywiście. Ja biorę czysty. Co? Red Whipa, bo ja jeszcze nie mam dalej achievementa za 300% chyba biegania. Dobra, coś nie masz, to spokojnie bierz, tego aż tak nie potrzebuję. Oczywiście prędkość ruchu jest cenna, ale no jestem w stanie przecież unikać wrogów do niektórych przez to, że po prostu wstrunę pod niebiosa i będę tam się trzymał. You know, to jest tak out of combat. No tak, to tym bardziej. Chyba śmierdziucha widzę. Dobra. No to wykupię już tego jednego drona, bo mnie stać. Mam kolejnego drona. I tak, śmierdziuch jest za kamienną ścianą, tą, którą zaznaczyłem. Okej. Oboje tym razem bez problemu tam wleziemy. Ja już tam jestem. Nawet widzę skrzynkę. Dobra, to ja wykupiłam już healing. Okej. I co, tu mamy topaz wabroszka, jedna się na pewno przyda. No i widzę jeszcze jedną skrzynkę, to szybko ją sobie otworzę. Żeby po prostu mieć jakieś przedmioty, ewentualnie do niszczarki. Czy coś... A teraz giń, golem. Powiedziałem, giń, golem. Ostro ratuj, golem nie chce umrzeć. Biugnę. O, kolejnego rdzewiaka dostałem, dopiero co otwierałem na tej planszy rdzewiaka. Co dostałeś? No, kolejny rdzewiak. Rdzewiaka. A nie, ze rdzewiaka było to pióro na dodatkowy skok, który dostałaś. Okej. Zostaw nas pan doniczek. Okej, aktywuję. Od razu już mówię. Okej, widzę. I walczymy ze Właśnie powiem też szczerze, to jest moja największa zmora, jak gram Artificer. To są Titany. To jest boss, którego po prostu nie jestem w stanie prawie uniknąć przez jego ten promień z oka. Który po prostu mnie rozwala natychmiastowo przez małe, niskie hapeki. Może na przyszłość weź bizon steków kilka. Co najgorsze, ten promień jest namierzany. Dosłownie potrafię być na dole, wystrzelić się w kosmos, a on tak idealnie na mnie nadal siedzi. Więc no. Ale już jest dead, więc no. Nie, tylko bierz oba. Takie mam problemy. A co to jest? Siostra, to leczy za jeden przy trafieniu. To mi nie pomoże. Okej, po jednym po prostu bierzmy, jeśli już. Gunner drone umarł. Co za smuteczek. Po jednym możemy wziąć, czasem to pewnie przemielę i tak w niszczarce, ale no. Najmniej będziemy mieć potencjalnie jakieś niewielkie leczonko, jeśli będzie to potrzebne. Leczonko na zawsze jest w cenie przecież. Czy ja wiem. Na pewno jest przydatne w różnych sytuacjach, ale powiedzmy, że o ile nie trafisz na Imp Overlorda, to jako loader daj im na to aż tak leczenia nie potrzebujesz. Loader. No tak, jako loader, przecież to powiedziałem. Bo loader tylko to jest... jako loader. No... Jako Rex nie, jako Rex to potrzeba i to bardzo. Ja tak myślę, Mówię tylko... Właśnie mówię o to, że tylko jako loader nie potrzebujesz. Ewentualnie jeszcze jako pozostałe dwie postacie, których jeszcze nie znamy. No nie zdążyłam odkupić nam Gunner Drone, ale trudno. Pamiętaj, siostro, że nadal, przynajmniej ja, mam jeszcze dwie nieodkryte postacie, nie wiem jak ty. Ja też mam dwie. Okej. Tutaj nie wiemy, czy coś jest. Coś powinno być, więc po prostu... Na pewno coś powinno być.
Kośmos pewnie robisz. Rozglądamy się za czymś, czy po prostu idziemy spokojnie przez planszę? Możemy się rozejrzeć. Chcesz tego owocka? A nie, masz, dobra, Jezus, zapomniałam. Mam tą kostkę, która będzie przydatna w innych momentach. Uuu, nie zauważyłeś? Tego? A już. No nie zauważyłem, pamiętaj, że jestem ślepy. Uwaga, i co my tu mamy? Wiesz sobie, mam triple jumpa. Okej. Prawda, ja to mogę tylko podczas normalnego chodzenia, a ja rzadko kiedy normalnie chodzę, ale dzięki. Przynajmniej będę mógł szybko uciekać od wrogów. Ja mam bardzo szybką prędkość ruchu, a przy okazji jest runę tutaj zobaczyć, co jest, bo to jest taka górka, na której nie ma naturalnego wejścia, więc może coś tu być? A, tam nie kojarzę, że coś by było, bo tam wchodziłam. No okej, okay, ale wiesz, ja szukam wszystkiego wszędzie. Wiem. Też tam sobie w sumie mogę wejść. Okej, okay, a może było, tylko nawet nie wiedzieliśmy? A, już jestem. Nie, bo wygląda jakby tutaj coś miało być, bo ta lokacja nawet starannie do wykonywana. Tutaj są jakieś fungusy jedynie. Nie, o tym mówię. Jeszcze tam siostra? Dalej możesz iść. Jo? Mam teorię, bardzo głupią, ale mam. Mów. Zobacz sobie na to, co to jest. No, to są te fungusy. Gdzie jest rzeczy i w jakim układzie są. Okej, okay, rób screena. Mam strasznie ciemny ekran, więc ciężko będzie screena porządnego zrobić, ale dobra. W sensie zaraz... ja to mogę mocniej oznaczyć. W sensie nie widzę, co jest tu, czy to jest puste, czy jak. Też nie wiem. Wygląda na to, że jedno jest puste. Może, ale wiesz, to jest tylko teoria spiskowa. Pamiętaj, że ja się szukuję wszędzie wszystkiego. Ale z drugiej strony tutaj jeszcze... W sensie nie, jak chodzę tutaj, to czuć tu wypukłość. Sam się tutaj przejdź. Aha, coś tu jakby miało być. Ale niczego nie ma. To jest tylko głupia teoria spiskowa. A ewentualnie to może być jeszcze to, bo tutaj są z boku takie. Ale tak, to jest tylko moja głupia teoria spiskowa. Sprawdziłem ją kiedyś, ale później niż ten kod, który znaleźliśmy na bagnach, jeśli dożyjemy piątej planszy, bo ten kod z bagien jednak jest bardziej obiecujący, bo był na zwykłej płytce. Udoltar. Nie spadamy. Nie, ale to, że tu jest Nude Altar, jest bardzo dobrym znakiem. To znaczy, że... Nie, ja kojarzę, że tutaj widziałam go kiedyś. Nie, ale chodzi o to, że to dobry znak, bo to oznacza, że gra przewidziała, że tutaj gracz wejdzie. A to oznacza, że faktycznie to może być ten kod sekretny jakiś. Ale dobra. Na razie full focus, spokojnie, czy coś. Ja srunę do naszych dronów. I powoli przechodzimy tą plamyszę. Żeby wygrać. W sensie tak, że... my wygramy, jeśli nie będzie Imp Overlorda. To jest tak, ja to jest twierdzenie. Ja Imp Overlorda mogę pokonać robiąc ten atak artyleryjski z orbity. Czy tutaj wlecieć w kosmosa i po prostu zrzucać na niego moje ataki. A ja w międzyczasie będę dead. No tak, właśnie dlatego mówię, że to jest taki dobry plan. Zrobić dead, a ja będę sobie mógł żyć w tym czasie. To jest piękne, bo ja robię jajit ognikom jeszcze wyżej. Okej. Okay. Nietypowe, ale dobra. Widzę jeszcze tu jeden wielki szczyt. O ten, na ten jeszcze spróbuję właśnie się wspiąć. Dobra. Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest właśnie z tymi sekretami. Czy one muszą być ukryte naprawdę porządnie? Jak to było na pierwszej planszy tej jednej z dwóch? Bo tam to nieźle trzeba było się bawić w kozę górską, żeby tam wejść. Którą? I planszy mówisz. A, tej pierwszej, dobra. Tak. Kozę górską. No tak. Oh no, trolls, everyone trolls. Uwaga, i nie widzę na tej górze na razie niczego. Jedzaj na spokojnie. Nie, to puste tereny, więc podejrzewam, że gra nawet nie przewidziała, żeby tutaj wchodzić. Nie, chociaż czekaj, tam też były puste tereny. Nie pamiętasz? Tutaj jest jakaś czarna plama, jakby. Zaraz podejdę. A nie wiem, czy nie jest jakiś po prostu błąd tekstur, bo nic tutaj nie ma poza tą czarną plamą. A nie pamiętasz, że na tych... tam w pierwszej planszy też dobra, nic nie było? Nie ma. Cofnęło mnie już z powrotem. Okej. Okay. Czyli faktycznie nic nie ma. Pomożesz mi z tym?
Z czym? A z wrogami? Już, już. Tak. Bo mam wielki spam i już mam prawie 1000 monet dzięki temu. I nie wiem, czy moje pociski trafiają, bo jest bardzo daleko, ale próbuję jak mogę. Trafiałem czy nie? Nie wiem. Dobra, ja bym proponowała zacząć wreszcie coś kupywać i uciekać z tej planszy. A, dobra. Dodać gazoline... marka? Nie potrzebuję chyba gazoline. Zawsze coś do defmarka. Taka jest moja opinia. Ale to nie działa na defmarka. To podpala. Podpalenie od razu schodzi. Zadaj po prostu obrażenie od razu schodzi, więc na defmarka się nie aktywuje. Ale to było coś lepszego. Backup magazine. Inaczej mówiąc, mój prawy przycisk myszki ma teraz dwa ładunki. A prawy przycisk to... A, dobra. To ładowana Jebna. Bomba, tak jakby. Wiem, już sobie przypomniałam. Ty bierzesz czy ja? A, możesz wziąć ty. Dobra. Akurat mam obrażenia nie z gorsza. Jedne co u mnie jest powiedzmy problem, jest to też to, coś to, takiego. Atak średnio, wiem. Ty chcesz, a to, czy no? A, u mnie to tylko przyspiesza ładowanie prawego przycisku, w sensie aktywacji. A, to nie. Więc bierz ty zdecydowanie. Śmierdzielki, cichnici! Dobra, tu gdzieś jest. Gdzieś tu? No tak, bo z odbity na go nawet tutaj. Widzę. Dobra. Dobra, tu jest. No cóż, sekret tej planszy w takim razie pozostanie nam jeszcze nieodkryty. Chyba, ale że go odkryliśmy i te skałki są w nim, ale to tak. Tylko teoria. Przy czym podkreślam, nie będę jej testował jako pierwszy, tylko chcę sprawdzić to, co jest oczywiste, bo dojście do piątej planszy jest dla nas ciężkim wyczynem na nagraniach. To jest zaskakujące, bo prywatnie dochodzimy tam dosyć często. Oh no. Imp Overlord? Okej, w takim wypadku Kosmos! Miłego dodania dla mnie, tak? Ja mam sobie być dead, a ty sobie w kosmosa wyleciałeś. No jak miło. Siostra, tylko że ja też mogę być dead, za dużo tu jest ogników. Podkreślam, ogników już nie umiem eliminować dobrze z powietrza. Więc ja Overlorda pokonam, ale ogniki są już moją zgubą niestety. Ja się zajmuję tymi wielkimi ognikami. Już. Dobra. Okej, okay. Ja spróbuję się utrzymać jak najdłużej w powietrzu i właśnie pokonywać tego Overlorda, ale też nie obiecuję, że to się uda. Znaczy na jego głupią teleportację i inne takie triki. Wydaje mi się, że póki co z bossów to jest nasz największy wróg. No, on na pewno jest dosyć irytujący, z tym się zgodzę. Czy jest największym wrogiem? Nie jestem pewien. Mówię, że wśród bossów. No tak, wśród bossów to na pewno jeden z większych, jeśli chodzi o poziom, o trudność. Dobra, czarna dziura, żeby trochę ułatwić sobie robotę. Dobra, dobra. Damy radę, siostra, może? Chyba damy radę, na spokojnie już. Tak. Najbardziej się obawiam go na czwartej planszy, szczerze. Powerlord? Tak. On tam jest znacznie trudniejszy, to z tym się zgodzę. Na trzeciej okazji... jeszcze sobie poradzimy, ale mam na czwartej... Mam też jeszcze jedną prośbę. Jeśli by się trafiły jakieś czerwone alien heady, ja je potrzebuję, bo to mi skróci czas odnawiania moich tych potężnych bomb, które właśnie... Wiem. No, są moją podstawą, spokojnie. Bo niby, okay, te plazma bolty, czyli te pociski małe, też są potężne, no ale... Dobra, jest nie ukrywajmy się. Jest jedno złote. To bierzesz ty. Nie jest wiem, dużo jak lepsze to dla ciebie. Nawet. Podnieś o tym bardziej. Critical strikes always bleed enemies. No. I eksplodują jeszcze. Tak. I to jest najważniejsze. Masz też nożyki. O mój Boże. Krwawienie z nożyków też teraz eksploduje. Teraz zbierać nożyków. Dobra. I defmarka, weź jednego, żeby każdy... Nie, weź też, żebyś już miała, tak być bezpieczni. Teleportacja. Dobra, kraina numer 4, nadciągamy. To już nasz standard. Wykoksiliśmy tak, się tak. Do czwartej. Z tym się zgodzę. A, czy tutaj są jakieś sekrety większe? Nie wiem. Czemu wiesz, mi chodzi poza tym. Czy są jakieś kody sekretne, że tak nazwę? Wiesz co, ja mam teorię. To jest tylko teoria, ale wydaje mi się, że będzie prawdziwa. Ale mówię, to jest tylko teoria.
Że co będzie? Nie wiem, ile jest dokładnie artefaktów, ale wydaje mi się, że każda plansza ma swojego artefakta. Może, nie wiem. Ja totalnie nie mam pojęcia. Wiem tylko, że gościu, z którym graliśmy, miał tego dużo. No dlatego to jest moja teoria. Właśnie. I tak otwarcie mówię. Graliśmy z kimś, kto ma chyba wszystko, co się da w tej grze. To przynajmniej tak uważam. Nie korzystaliśmy z jego dobrodziejstw, to akurat mogę powiedzieć. O! To jest siostra? Unikaj jaszczurek! Unikaj jaszczurek, unikaj jaszczurek. Masz drony. Siostra, masz drony, ale masz też jaszczurki. Uważaj, u góry jest dużo impów. Gdzie jesteś? I już głaz, i głaz już zaczynają spadać z niebios. Te głazy są zawsze największym problemem moim. Mhm. Ja oczywiście pomagam ci jak mogę, ale no to jest tutaj trochę chaosu. I mam śmierdziela. Bierz steka, czy ja? W sumie nie wiem. Ja kupuję sobie jeden z, zdaniem wielu, najsłabszych przedmiotów zielonej jakości. Czemu najsłabszych? Nie wiem, ale ludzie uznają to za najsłabszy. Ale mi się to bardzo przyda. Wrogowie są spowalniani po moich atakach, co pozwoli mi łatwiej w nich celować nawet z dystansu. Ciekawe, czy na robaka zadziała? Nie trafiłem robaka, oczywiście. A nie, zadziałało. Trafiłem robaka. Dobrze, że powoli sobie ginie ten robak. Okej, wezmę jednego steka, czemu by nie? I idziemy już do śmierdziucha, czy nie? Decyduj szybko, siostra. Najpierw by się przydało robaka ubić. No dobra, dobra, próbuję przecież cały czas, jak mogę. Tak, podniosłem jakiegoś kwiatuszka, nawet nie wiem skąd. Ale to jest ten kwiatuszek do Nova Event, więc to obojętnie zawsze kto bierze. Już chyba już chyba robal pokonany. I no widzę dużą skrzynkę, więc otwieram. Mhm, dobra. Biorę jedno. Oczywiście. I mała. Więc otwieram i biorę od razu. I zaczynaj śmierdziela. Dobra, dobra. Uwaga imp, uwaga imp. No nie! Gdzie on w ogóle jest? O tu. Będę próbował jak mogę, ale i nie obiecuję. Problem, że on nakłada krwawienie. No tak, i to jest jedyny problem. No nie jedyny, ale na pewno największy. Nie, ja mówię za siebie, u mnie to jest jedyny problem. No to krwawienie natychmiastowo po prostu odbiera strasznie dużo życia. Nawet nie wiem do końca jaki procent ma to jego krwawienie, czy ma też jak u nas 240, czy jakieś inne. Ale jest naprawdę zabójczy. I nie widzę gościa, więc bądź ostrożna, siostra, bo go nie widzę dosłownie. Też go nie widzę. Tak jakby wyparo zniknął. Okej, jest, widzę go, ale gorzej, że jestem... Dobra. Na jedno trafienie. Hop! Biję go. Okej, no ja zrzucam... Wszystko, co mogę. Te moje bomby wielkie, Spokojnie, raczej sobie poradzę w tej chwili. No ja mam nadzieję, siostra, bo mnie coś właśnie zesnajpiło. To jest najgorsze, że jak się skupiasz na takich wielkich wrogach czy coś, to potem łatwo ci zginąć od jakiegoś jednego snajpa niezauważnego. Dobra, jak mówiłem, zgodnie z tym to wszystkim na razie jest. Będę... Dlatego umarłeś. Okej, dobra. Okej. Nie wiem, czy dam radę. Będę szczera. Próbuj, siostra. Wierzę w ciebie. Dam kogę. Jeśli boisz się do niego podchodzić, to nawet aktywuj go tylko na... Atakuj go tylko na RC. No, ja robię tylko shifty i R-ki w niego. Dobra. Ludźmi bądźmy. I jeszcze Q na niego tylko robię. Q? A, tak, dobra, dobra, co tak. Masz te piły. Dobra, dawaj, siostra. Może ci się to uda. A i właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ja wiem, że siostra może lepiej grać ode mnie, czy coś. Ale pamiętajcie, że ona gra w kółko dwoma postaciami. A ja zmieniam co chwilę, więc no. Ale nie, ja ogólnie wydaje mi się, że jestem trochę do obławek tego typu gierki. Oj. Nie wiem wszystkie, ale w to mogę ci przyznać, jesteś nawet. I zarówno mercenaria i komando sobie nie radzisz. A mercenaria to zdecydowanie lepiej ode mnie. Przecież nadal mówię, to jest kwestia tego, że siostra masz tu wyćwiczone przez to, że częściej gra tymi postaciami, a ja co chwilę zmieniam. Bierz i uciekaj. Piąty portal. O mój Boże!
Siostra, oddychaj. Ja już otwieram szybko screenshota. Szybko screenshota biorę. Dobra. Nie tego. Ja już widzę laboratorium, nie widzę. Ja się do niego łatwo dostanę, tylko muszę znaleźć tego screenshota. Ja też się dostanę bardzo prosto. Tylko dobra, trzeba mam znaleźć. Go. Chyba widzę błaz. Zamknięty. Cholipka. Okej, okay, to ja już tam dosruwam w inny sposób. Ja też tam dosruwam. Tyle, że ja po mojemu sruwam. Okej, okay, ja już tu jestem. Ja też już jestem. Okej. Okay. Dobra, górna linia ma kółko, kółko, kółko. Dobra, ja już ustawiam. Więc górna same kółko, kółka. Kółko, kółko. Środek będzie kwadrat, trójkąt, kwadrat, a dołu jest kółko, trójkąt. Kwadrat, trójkąt, kwadrat. Chwila, zepsułem, już? Zepsułem, muszę naprawić. Chyba tak, klikaj, szybko, szybko. Komputer, działaj. Jeśli dobrze to zrobiliśmy, to co będzie portal? Co zrobić? Jest! Proszę, żeby chyba to działało. Zaraz zobaczymy. Tak. Mamy to, dobra. Artefakt numer 3 nadciągamy. I pętla też nadciągamy. I właśnie, jeśli tutaj zrobimy ten artefakt, mam do ciebie prośbę, siostra, i to wielką. Nie idziemy ginąć na skalę, ale no do bazaru. Ja chcę zobaczyć, czy pod bazarem naprawdę jest coś ukrytego. Okej? Okay? I don't really. Zgadasz się, siostra? Okej, okay, gorzej, że ani widzę w ogóle jaki artefakt. A dobra, artefakt of death. Death? When one player dies, everyone dies. Ciekawe. Okej, okay, czyli taki dziadowski badziew bym powiedział. Ciekawe, czyli po się prostu. No, to jest taki dodatkowy challenge dla nas. I wydaje mi się, że na takim artefakcie, jeśli byśmy chcieli wyzwać, możemy grać, ale nie wnosi nic do gry. I tak żebyśmy naprawdę się nauczyli. Tylko on nie wnosi nic do gry samej w sobie, więc okej. Okay. Dobra, jest wróg numer jeden, jest nim Majtuzę. Aha, okej. Okay. Czyli tu będą same Majtuzy, czy nie? Bo ostatnio mieliśmy same te szczury wielkie. Nie wiem, ale musimy być bardzo ostrożni. Pamiętaj, że jeśli jeden z nas padnie, to drugi też pada. Więc musimy bardzo uważać. O nie. Czemu o nie? No, bo taki artefakt ma działanie. Ale patrz, jak szybko nam poszło. Pół godziny to nie jest tak szybko. Ale dobra. Na nasze standardy. Okularki można tu kupić. Przydałoby ci się, bo ty masz rzeczy, które działają dodatkowo z krytykami, więc tak. Dobra. Ogniki. A po ile? 400 ponad. Mnie nie interesują ogniki, mnie interesuje teraz, żeby nie zginąć. To właśnie próbuję atakować wszystko, co ci może dobić teraz. Wiem. Dobra, już mi się regeneracja włączyła. I drony cię zauważyły też. Jest kluczyk! A, właśnie chciałem powiedzieć, może lepiej, żebym ja te klucze brał, bo ja mogę łatwiej tam się dostawać, bezpieczniej. Ale dobra. I pamiętaj, siostra, nie ma co brać kilku kluczy naraz, bo jeśli podniesiesz jeden, a masz dwa, znaczy jak podniesiesz dwa, masz trzydzieści i tak oba znikną ci, a tylko jeden ci się aktywuje. Kolejny klucz. Idę kupić okularki szybko. Kolejny klucz. Jeszcze jeden w takim razie. Nie! Nie, nie! Dostał, dostał milionem fireballów naraz. To co? Zabiję cię. Nie zabijaj mnie, tylko tą grę. Dostałem od dwóch olbrzymich jaszczurów fireball w tym samym momencie, idealnie. Hello darkness, my old friends. Dobra, przynajmniej wiemy, jaki to jest artefakt. Pozwól, że go sobie zapiszę w jakimś notatniku. Żeby do niego przyjść kiedy indziej. I tak. Nie jako artificer, bo ja sobie poradzę. Już to tłumaczę. Tak, tak, właśnie o to chodzi. Pozwól, że zapiszę. Po prostu. W notatniku. Wybaczcie to wszystko. Albo dobra, nawet zapiszę to później. Na tym kończymy odcinka, bo już tak mamy 35 minut, więc mam nadzieję, że wam się podobało. I tak, w kolejnym epizodzie będziemy szukać dalej sekretów. Miejmy nadzieję, że odkryjemy jakieś. Odblokowywać artefakty. Następny kod, który będziemy wpisywać, o ile nie znajdziemy innego, to już z góry informuję, będzie kod ten odpowiadający za... znaczy próba kodu tego z tych kwiatków, które znaleźliśmy na trzeciej planszy. No więc tak, dziękuję bardzo ponownie i do zobaczenia, trzymajcie się, hej hej!